Wielu z nas nauka języków obcych kojarzy się z nieprawdopodobnie trudnym wyzwaniem, takim nie do zrealizowania. Podziwiamy osoby, które swobodnie i spontanicznie porozumiewają się w innych językach, ale jednocześnie wydaje nam się, że to dla nas coś zupełnie nieosiągalnego. Też tak kiedyś miałam, dopóki nie odkryłam hiszpańskiego. Kiedy zaczynałam się go uczyć, czułam, że to właśnie ten język, który odmieni moje życie. Hiszpański naprawdę mnie oczarował. W końcu jest taki piękny, melodyjny i słoneczny. Każde słówko ma w sobie jakby radość. Na początku szło mi gładko. W trakcie nauki poznawałam wiele słów podobnych do polskiego, które w zasadzie same wchodziły mi do głowy. No, i uczyłam się z naprawdę wielką ciekawością, byłam bardzo zmotywowana. Myślałam sobie: Ten hiszpański to ma moc. Nie dość, że nauka sprawia mi przyjemność, nie traktuję jej jako obowiązku, jest moim hobby, to na dodatek tak niezwykle mnie rozwija. Dzięki niemu będę mogła porozumiewać się z ludźmi w tylu krajach. Gdzieś wyczytałam, czy ktoś mi powiedział, że Latynosi, Hiszpanie nie są tak do końca skorzy do mówienia po angielsku. Więc tym bardziej cieszyłam się, że nie będę miała problemu z komunikacją, kiedy w końcu wybiorę się tam na wakacje albo jeśli kiedyś przeprowadzę się na przykład do Hiszpanii. Lubiłam naukę hiszpańskiego też dlatego, że cieszyło mnie, że zrozumiem w końcu te wszystkie tajemnicze słowa piosenek. A może i obejrzę w oryginale moją ulubioną argentyńską telenowelę z dzieciństwa zbuntowanego anioła. Hiszpański wywołał u mnie efekt wow. Mój początkowy entuzjazm rozmył się jednak, kiedy nauka rozkręciła się na dobre. Myślę, że osoby, które uczą się języków, dobrze wiedzą o co ich chodzi. No cóż, czar pryzł w momencie, kiedy zaczęłam uczyć się hiszpańskiej gramatyki a raczej próbować ją jakoś ogarnąć. Niewiele z niej rozumiałam i nie mogłam znaleźć żadnej książki ani nauczyciela, który w prosty sposób wytłumaczyłby mi te zagadnienia, podpowiedział triki, dzięki którym mój hiszpański wskoczyłby na kolejny bieg. I to odwieczne przekonanie wszystkich dookoła, w tym i moje, że nauka gramy sprowadza się do jednego wielkiego chaosu i monotonii zarazem. Wielu mówiło także, że przecież gramatyka nie jest mi do niczego potrzebna. Ja jednak czułam gdzieś w środku, że przecież sama znajomość słów nie wystarcza do komunikacji. W końcu jeśli odezwę się do kelnera w stylu "chcieć jeść dwór", raczej nie przekona go o moim zamiarze spożycia posiłku na restauracyjnym ogródku. Naprawdę nie mogłam się w tym wszystkim odnaleźć. Miałam totalny mętlik. No, nie czułam się z tą całą gramą dobrze. Bałam się, że totalnie stracę zapał do hiszpańskiego. Z drugiej strony jednak ta jego melodyjność nadal mi się bardzo podobała. Zastanawiałam się, co mogę z tym zrobić. Pamiętam, że poszłam nawet na specjalne zajęcia z jakiejś rewolucyjnej metody nauki języka z pominięciem gramatyki, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście może się da, nie dało się. I wiecie co? Doszłam do wniosku, i teraz z perspektywy lat bardzo sobie za to dziękuję, że bez gramatyki czuję się w hiszpańskim zagubiona. Moja blokada, niepewność w mówieniu wzrasta, i że jednak chcę się jej nauczyć. W końcu, nie ucząc się gramatyki, nie znasz przecież żadnych wzorów, na których możesz budować własne wypowiedzi. W głowie plączą ci się jedynie pojedyncze słowa, które nijak nie mogą skleić się w jedną sensowną całość. Nie poświęcając czasu na próbę zrozumienia mechanizmów gramatycznych, nieświadomie odbierasz sobie szansę na zmniejszenie swojego strachu, swojej blokady przed mówieniem. Nieznajomość tej naturalnej części języka sprawia, że nauka idzie nam wolniej. I ryzykujemy, że nie będziemy do końca zrozumiani. Te argumenty nie zmieniły jednak faktu, że nauka gramy nie była dla mnie łatwa. Wszystkie zagadnienia musiałam zgłębiać sama, tracąc na to długie godziny i często nudząc się przy tym niemiłosiernie. Myślę, że się ze mną zgodzisz. Te sztywne, niezrozumiałe i nadęte regułki z gramatycznych książek często brzmią jak jakieś magiczne zaklęcia. Trudne, zawiłe, nudne wyjaśnienia najczęściej zniechęcają nas do nauki. Byłam przekonana, że można by o tym wszystkim opowiedzieć prościej że ten sztywny, książkowy język powoduje, że te zagadnienia stają się jeszcze trudniejsze niż są w rzeczywistości. Nie mówiąc już o tym, że jeśli spędzamy tyle czasu nad czymś i nie czujemy przyjemności w robieniu postępów, to na tym etapie bardzo łatwo zrezygnować z dalszej nauki. Później albo nie pamiętamy z języka nic, ewentualnie zatrzymujemy się na niskim poziomie i zamieniamy się w wiecznie początkujących. Wiem, że wiele osób do teraz mierzy się z problemem braku wsparcia w trakcie nauki gramatyki. Praktycznie codziennie w mediach społecznościowych trafiam na posty uczniów z prośbą o polecenie książki do nauki właśnie tej sprawności. Książki, która po polsku, bo na hiszpańską wersję jest jeszcze zwykle zdecydowanie zbyt wcześnie, w prosty sposób wyjaśniałaby zasady funkcjonowania podstawowych zagadnień. Kompleksowo, ale bez nadęcia, tak jakby robił to ulubiony nauczyciel na ciekawej lekcji. Przyjaźnie i lekko. Szukali książki, której lata temu, na początku nauki, sama bezskutecznie szukałam, a po prostu jej nie było, aż do dziś. I to jest ten moment, w którym zdradzę wam moją tajemnicę: napisałam książkę do nauki podstaw hiszpańskiej gramatyki dokładnie taką, z której naprawdę chciałabym się uczyć, kiedy sama zaczynałam swoją przygodę z tym językiem. Hiszpański na lekko to książka, która powstała po to, aby moi uczniowie mieli łatwiej, żeby mogli uczyć się hiszpańskiego od zera, bez stresu, chaosu i monotonii, za to z radością i lekkością. Tak aby pokazać, że nauka hiszpańskiego to nie żmudna charówka, a świetne hobby, które na dodatek jest niesamowicie pożyteczne, bo otwiera na innych ludzi i nowe kultury. I tak przyjemnie pobudza mózg do działania. Napisałam ją, żeby udowodnić, że hiszpańska gramatyka wcale nie jest taka straszna ani trudna, jeśli tylko odpowiednio się o niej opowie i stworzyć ćwiczenia, dzięki którym będziemy czerpać przyjemność z nauki. Użyłam ciekawych, życiowych, praktycznych przykładów. Koniec ze sztampowymi, nudnymi jak flaki z olejem, zdaniami. Wykorzystałam cytaty z hiszpańskiej i latynoskiej popkultury z piosenek, seriali, filmów, żeby jeszcze dokładniej pokazać ci, jak dana struktura funkcjonuje w kontekście. Omówiłam zagadnienia, których Hiszpanie rzeczywiście używają. Tłumaczę między innymi pomijany często tryb rozkazujący w osobie nosotros, czyli my, aby każdy wiedział jak powiedzieć do znajomych po hiszpańsku zjedzmy coś, czyli comamos algo. Chociaż możliwą opcją jest także vamos a comer algo. Ominęłam wszystko to, co mogłoby niepotrzebnie na początku nauki zaprzątać Ci głowę. Na przykład ominęłam dość rzadko używany czas za przeszły. Jak już wiesz, kiedy zaczynałam przygodę z hiszpańskim, czułam dużą frustrację. Mój proces nauki był żmudny i czasochłonny, między innymi dlatego, że nie miałam możliwości korzystania z ciekawych materiałów. Czułam też to samo zagubienie, które często czują osoby, które w hiszpańskim stawiają te pierwsze niepewne kroki. Oprócz tego, że doskonale znam perspektywę osoby, która uczy się hiszpańskiego mieszkając w Polsce i zaczęła tę naukę dość późno, mam również swoje nauczycielskie doświadczenie. Po tysiącach godzin spędzonych z uczniami na lekcjach wiem, co sprawia im największe problemy od strony typowo językowej, i tu często kłania się właśnie brak dobrej znajomości gramatyki, a dzięki temu mogę pomagać im je rozwiązywać. To właśnie dlatego stworzyłam ten kompletny przewodnik do swobodnej komunikacji na podstawowym poziomie. Powstał po to, aby każdy mógł uczyć się z przyjemnością na luzie i w efekcie dużo szybciej opanować podstawy hiszpańskiego. Moja książka, hiszpański na lekko, jest do kupienia wyłącznie na stronie agata.alt.pl. Nie ma jej w tradycyjnych księgarniach. Znajdziesz ją tylko na wspomnianej przeze mnie stronie. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się okres premierowy, dlatego zamów swój egzemplarz już teraz, bo to właśnie pierwszym użytkownikom książki chcę odwdzięczyć się jak najbardziej. Jak? Dla wszystkich zamówień złożonych od dziś do 9 listopada 2022 roku wyślemy książkę kurierem lub do paczkomatu za darmo. W pierwszych 1500 egzemplarzach znajdziesz także mój własnoręczny podpis. Na hiszpański na lekko nie ma rabatów. Ten zakup to i tak równowartość dwóch godzin korepetycji z hiszpańskiego, a w zamian dostajesz kompletne podstawy gramatyki do samodzielnej nauki. Książkę wysyłamy na bieżąco, dlatego też otrzymasz ją do rąk w pierwszej kolejności. To najlepszy moment na zakupy, a bezpłatna wysyłka i autograf to moja forma podziękowania dla tych, którzy zaufali mi w pierwszej kolejności. Link do zakupu znajdziesz też w opisie tego filmu. Jestem niesamowicie podekscytowana i z niecierpliwością czekam na Twoją recenzję. Wejdź więc teraz na stronę agata.alt.pl i kup swoją książkę.